No dobrze, to w takim razie jest to dobry moment, żeby przedstawić mojego gościa Mikołaja Kuberę, który dzisiaj będzie gwiazdą dzisiejszego spotkania. Cześć Mikołaj. Witam. Mikołaj, powiedz nam o Twojej historii, przygodzie z frontendem. No to było 10 lat temu, więc jak zaczynałem, ale przekształciłem się też z kogoś, kto był w innej branży, innej dziedzinie. Zasadniczo mam background humanistyczny. Mieszkałem wtedy w Szkocji, tam się wykształciłem, tam zacząłem pracować. Pracowałem jako full stack developer tak naprawdę, czyli robiłem i frontend, i backend, JavaScript, języki funkcyjne, takie jak Elm, Elixir i kilka innych przyjemności. A potem poszedłem w stronę bardziej edukacyjną i w sumie teraz jestem freelancującym mentorem. Nie koduję dla przemysłu, jeżeli koduję, to dla siebie i uczę kodowania. A powiedz, jak ci jest na tym freelancie, dobrze? Nie mogę powiedzieć, żebym był niezadowolony, wobec czego przekształcę to w ładne, sensowne zdanie. Powiem, że jestem zadowolony. Wspaniale, cieszymy się. Mam nadzieję, że troszeczkę więcej opowiesz o tym później, w jaki sposób można pracować, bo nie tylko można być freelancerem, ale na pewno można też w różnych ciekawych miejscach pracować. No dobrze, to w takim razie ja też się przedstawię. Ja się nazywam Paulina i pracuję w Future Colors. I takie małe tło, opowiem Wam, kim my jesteśmy. My jesteśmy Szkołą Programowania i Kompetencji Cyfrowych Online. Jesteśmy dostarczycielem superkursu Frontend Developer, na który Was serdecznie zapraszamy i trochę o nim opowiemy w trakcie dzisiejszego spotkania. A nasza szkoła składa się z kilku takich ważnych elementów. To znaczy, przede wszystkim uczymy za pomocą naszych wspaniałych mentorów, którzy są mega doświadczeni i za pomocą materiałów szkoleniowych, które to ci wspaniali mentorzy stworzyli. U nas zaczynacie przygodę od tego, że doradca kariery doradza Wam, czy frontend jest dla Was, bo może to będzie któryś z innych kursów w naszej ofercie. Więc pierwsze co, rozmawiacie z doradcą, wybieracie szkolenie, zapisujecie się, a później elastycznie uczycie się za pomocą naszej platformy, którą za chwilę też pokażę. Spotykacie się z naszymi mentorami na lekcjach na żywo, na warsztatach, na konsultacjach, robicie zadania, projekty. Wszystko po to, żeby jak najefektywniej nauczyć się tego, czego chcecie, czyli kompetencji wymaganych w IT, a później jeszcze Wam pomagamy, wspieramy Was w procesie rekrutacji, tworzymy wspólnie CV, profil na LinkedInie, no i łączymy Was z naszymi partnerami, którzy chcą Was zatrudnić. To, co ważne, dodatkowo dostajecie angielski w IT, czyli kurs języka angielskiego od naszego partnera Eklektiki w ramach tego szkolenia, więc po takim szkoleniu jesteście przygotowani do tego, żeby zacząć pracę w IT. Mikołaj, ty jesteś naszym mentorem od frontendu. Powiedz, dlaczego warto zacząć naukę programowania właśnie od frontendu? Poza nauką bycia testerem, nie takim ręcznym testerem, testującym po prostu stronę, wchodząc na nią, spisując różne rzeczy, tylko takim, który pisze automatyczne testy, to jest to prawdopodobnie najprostszy sposób na dostanie się do przemysłu, jeśli chodzi o kodowanie. Przynajmniej teoretycznie. Frontend jest łatwiejszy aniżeli backend, ale to też bardzo zależy od osobowości. To znaczy frontend jest raczej dla ludzi, którzy są bardziej wizualni, estetyczni, co nie znaczy, że nie muszą być spokojni, co nie znaczy, że nie muszą być analityczni, aniżeli backendowcy. Backendowcy myślą bardzo w danych, czyli w formie abstrakcji tak naprawdę, która jest niewizualna. Natomiast frontendowiec ma zawsze bliski kontakt z użytkownikiem i bardziej widzi to, co zobaczy użytkownik i nad tym pracuje. No właśnie, i to też sprawia, że osoby początkujące łatwiej osiągają jakieś efekty i same siebie motywują do nauki, bo z tego, co rozmawiam z naszymi kursantami, to oni cieszą się, że mogą zobaczyć ten kod, jak przekształca się już w coś wizualnego. Masz takie samo doświadczenie? Zgadza się. To znaczy, to jest i dobre, i niedobre, w zależności od tego, jak się do tego podejdzie, to znaczy robiąc jakikolwiek bootcamp prawdopodobnie, rzeczy są, mają jakąś strukturę, więc jest jakaś ścieżka, wobec czego możliwość jak gdyby wpadnięcia w różne dołki, w których się nie powinno wchodzić tak naprawdę, jest minimalna. Natomiast jest bardzo dużo ludzi, które zaczęło się uczyć programowania od frontendu, od JavaScriptu sama, z tutoriali na sieci i tak dalej. To zazwyczaj wychodzi dość ciężko potem, dużo lepiej w
tej kwestii byłoby uczycie backendu tak naprawdę. Języki są tam dużo bardziej zmuszające do myślenia jak programista, a nie jak człowiek, który jakby tworzy stronę internetową, dodaje do niej tylko jakąś interakcję. Tutaj ważna jest trochę historii tak naprawdę. Jeżeli ktokolwiek pamięta sieć z lat 90., ja jestem dość stary, żeby jeszcze pamiętać, to była sieć, gdzie JavaScript doszedł w ogóle do sieci w 95 roku w tylko jednej przeglądarce. I to był język, tak jak mówi sam z nazwy, JavaScript, język skryptujący jako dodatek tak naprawdę. Dzisiaj JavaScript, który mamy, jest masywnie innym językiem niż był wtedy. I dzisiaj budujemy, używając React na przykład, z którym dzisiaj będziemy mieli sporo, budujemy pełne aplikacje sieciowe, nie inne od tych, które znajdziemy na telefonach, nie inne od tych, które znajdziemy na desktopie, gdzie kiedyś byliśmy bardzo przyzwyczajeni do aplikacji desktopowych, a dzisiaj raczej wchodzimy sobie na jakąś stronę, tam siedzi jakaś aplikacja. Mhm. Mikołaj, no właśnie taką bazą jest JavaScript, ale dzisiaj rozmawiamy o Reakcie. Dlaczego on jest taki popularny i dlaczego warto go znać? Okej, okay, tutaj dam kilka odpowiedzi, żeby zarysować wam pełen kontekst, tak lubię cztery, więc. No więc tak, przede wszystkim powiedzmy 2004 wchodzi Gmail. Ja pamiętam jeszcze, kiedy był nowy, trzeba było dostać zaproszenie i tak dalej, dzisiaj w ogóle nie ma takich bajerów. Ale to była aplikacja frontendowa, jedna z pierwszych dużych aplikacji frontendowych za czasów, kiedy nie było w ogóle frameworków frontendowych. Najstarszy, chciałem wspomnieć, framework już mi wypadł w ogóle z głowy, bo już nikt go dzisiaj nie używa, przepraszam, nie pamiętam. Jeszcze przed Angular jedynką był inny Backbone to jest kręgosłup po angielsku. To był pomysł na pierwszy framework. Później Google stworzył Angular, być może przypisał swój Gmail, szczerze mówiąc nie pamiętam. I jak gdyby wszystko zaczęło zyskiwać jakąś strukturę. Dlaczego potrzebujemy frameworku? Bo w ten sposób dużo łatwiej jest napisać apkę, która ma jakąś strukturę, i ktoś już ją dla nas stworzył i łatwiej nam jak gdyby do tego dojść, nie musimy sami tego wymyślać, sami tego pisać i sami kombinować. To oszczędza nam ogrom pracy. Natomiast dlaczego jest taki popularny? React wygrał zasadniczo wojnę z Angular, która jest tak de facto wojną między Google i Facebook. React to Facebook, Angular to Google. Co zyskują te firmy, chociaż oddają ten kod za darmo, bo on jest w pełni otwarty, a zazwyczaj podkradają sobie inżynierów, czyli deweloperów. To z ich perspektywy do tego więcej służy. Dla nas dostaliśmy i wygrała ta framework, która jest łatwiejsza tak de facto do opanowania, ale robi mniej, w tym sensie, że przy React ludzie kłócą się trochę, czy to jest naprawdę framework, czy to jest tylko biblioteka, gdzie framework to jest jak gdyby stos bibliotek, a tutaj mamy React, jest odpowiedzialny raczej za to, co wyświetlamy dla użytkownika, a nie całą masę innych dodatkowych rzeczy. Warto jeszcze wspomnieć, 2016, wtedy React pikuje, jak sobie kiedyś zobaczycie jakieś dane, to dlatego, że wtedy Facebook wypuścił też React Native, który jest troszeczkę inny niż React, ale między nimi jest bardzo silna więź. React Native pozwala nam pisać mobilowe apki. Zamiast pisać ich w językach natywnych na Android i na iOS, możemy napisać to wszystko w JavaScriptie tak de facto i mieć jedną apkę, która będzie działała i na sieci, i na obydwu systemach operacyjnych mobilowych. Mm-hmm. No i jakby ode mnie takim powodem, dla którego warto uczyć się Reacta, to jest to, że bardzo dużo ogłoszeń o pracę właśnie wymaga go w kompetencjach. Mikołaj, zgadzasz się z tym, że to jest coś, co już jest takim standardem na rynku? React jest jak najbardziej standardowy. Jeżeli dobrze pamiętam, to React ma jakieś 10 milionów ściągnięć tygodniowo jako biblioteka. Dobra, no to może przejdźmy teraz do pierwszego pytania, które już się pojawiło. Jak dostać się do branży, skoro na najniższe stanowisko wymagają roku komercyjnego doświadczenia? Olać to. To jest pytanie, które dzisiaj miałem z innego bootcampu swoją drogą. Dokładnie znam pytanie. Olać to. Nie ma siły, żeby ludzie, którzy chcą być juniorami, mieli rok komercyjnego doświadczenia. Ja nie miałem, nikt nie ma. Tutaj padł pomysł od Jakuba, żeby robić projekty i to z jednej strony jest jak najbardziej prawdziwe, z drugiej strony oczywiście ktoś wspomniał o tym, że to nie jest komercyjne doświadczenie i obydwie te wypowiedzi są jak najbardziej prawdziwe. Mój pomysł to był taki, żeby stworzyć sobie własną aplikację. Ja launchnąłem startup wiele lat temu i nauczyłem się w ten sposób pisać aplikacje, ale powiedzmy sobie szczerze, to czego się nauczyłem samemu, to było dużo, dużo więcej niż nauczył mnie uniwersytet, czy być może nawet jakiś kurs by mnie nauczył, bo ja przyszedłem naprawdę daleko w tym, ale aczkolwiek ucieszyłem się z kursu, nie będę w ogóle ukrywał, tego nie miałem. Ale to nie było nic
porównanie do tego, co czeka człowieka w prawdziwym komercyjnym środowisku, dlatego że tam będzie cała masa problemów zrzuconych na człowieka do rozwiązania, które przewyższają jego możliwości obecne. Nie powinny przewyższać super dużo, bo wtedy ta osoba utonie i nie ma siły, żeby zrobiła to, o co chodzi. Ale no, to jest jakby pójść sobie ćwiczyć sztuki walk na sali z nawet dorodną grupą ludzi, a pójść na pole bitwy i sobie walczyć. To mnie jest taka różnica. O, wspaniałe porównanie. Dzięki temu, że się zapiszecie na kurs, to nie musicie iść od razu na pole bitwy. My was przygotujemy do tego, żebyście walczyli z tym kodem. Pytanie od Tomka. Mikołaj, jak to jest z tym wejściem na rynek IT? Z jednej strony czytam, że 1000 CV na jedno ogłoszenie wpływa i ludzie po kursach nie mogą znaleźć pracy, a z drugiej, że za 4 lata będzie potrzeba 650 tysięcy nowych programistów tylko w Polsce. Kompletnie to się rozjeżdża. To jest praca dla juniorów, czy nie? Oczywiście, że jest. I zawsze będzie. Tak długo jak IT jest związane z biznesem, a jest związane z biznesem tak długo, że w 60-tych latach już powstawały języki specjalnie dla biznesu. Tak naprawdę IT nie istnieje bez biznesu. Jak ktoś chce się zająć sztuką, na przykład, to zdecydowanie nie w stronę IT. Czyli jedno z niewielu miejsc, gdzie nie żyje się z biznesu. No więc tak, to wygląda jak informacje z artykułów. Artykuły mają to do siebie, uwaga, są pisane po to, żeby ktoś je przeczytał, żeby coś sprzedać. Tak, żeby ktoś na nich zarobił, żeby ktoś mu dalej pisać i w ten sposób żyć. Wobec czego te sensacyjne informacje, one generalnie są być sensacyjne. Prawda jest taka, że ten obraz jest dużo, dużo, dużo szerszy, dlatego że rzeczywistość jest szersza. To znaczy na przykład pojawia się COVID, tak? I nikt nie wie, co się wydarzy. To, co się dzieje, to to, że firmy są zmuszone przejść na pracę zdalną i spada ilość pracy dla juniorów dość mocno. Powiedzmy, że tam, nie wiem, z 20% spadła do 7% czy coś w tym stylu. Natomiast rok później jest już powiedzmy 14%. Tak, takie ostatnie statystyki widziałem. I idzie w górę, czyli jak gdyby przemysł się podnosi. I w przemyśle wydarzyły się bardzo różne rzeczy. Są firmy, które zaczęły zwalniać pracowników, bo zostały do tego zmuszone. Są firmy, które zaczęły zatrudniać pracowników, bo mogły. Więc nie ma żadnych takich zasad. Prawda jest taka, że to nie jest, nie wiem, dziedzina pracy w stylu aktorstwo, gdzie 1% ludzi jest zatrudnionych, która próbuje być aktorami profesjonalnie. To nie jest to. Natomiast jeżeli ktoś nie znajduje pracy po, jak napisałeś, 4 lata, czy coś w tym stylu, 1000 CV na jedno miejsce, to nie wiem gdzie, 4 lata będzie potrzeba, tak. Jeżeli ktoś nie znajduje generalnie pracy, to albo naprawdę źle podchodzi do procesu rekrutacji, albo jest źle nauczony, albo tak naprawdę nie ma pasji do programowania, tylko poszedł w to, bo chce zarobić pieniądze, czy coś w tym stylu. To nie jest dobry pomysł, swoją drogą. Mikołaj, to w takim razie jak dobrze podejść do procesu rekrutacji? No najlepiej być troszeczkę przygotowanym jednak przez kogoś, kto ma wiedzę w zakresie rekrutacji i tak jak Future Colors daje wam profesjonalną rekruterkę, to jest jak gdyby to przygotowanie, ja bym powiedział troszeczkę bardziej miękkie niż twarde jednak i trochę bardziej nazwijmy to ogólne, w sensie powiedziałbym, że ono może iść szerzej niż głębiej, no bo to jest profesjonalny rekruter. Natomiast dla mnie wartościowy jest też programista, to znaczy człowiek z doświadczeniem właśnie w procesie, który przeżył ten proces sam. Ja bardzo często przygotowuję ludzi właśnie do tego, żeby podejść właściwie do rozmów. Trzeba znać podstawy, trzeba rozumieć, że techniczna wiedza nie jest ważniejsza od umiejętności miękkich, jest dokładnie na odwrót. Trzeba rozumieć, że kiedy pójdzie się na rozmowę i zrobi się tylko połowę zadania, które wam dadzą, to jest duża szansa, że dostaniecie pracę, dlatego że rozwiązanie zadania to nie jest to, o co chodzi. Chodzi o proces. Czy zadajecie pytania, czy jesteście naprawdę zainteresowani, jak myślicie, jak kombinujecie, w jaki sposób próbujecie szukać pomocy, dużo tego typu rzeczy. To jest dużo ważniejsze. Tak? Czy się stresujecie? Na przykład na rozmowie, gdzie dostałem pracę i to było naprawdę fajną, dobrą pracę z fajnymi ludźmi, ktoś mi powiedział, jak powiedziałem mu, że przepraszam, że się stresuję i tak dalej, to powiedział mu, że cieszę się bardzo, że to się dzieje, bo gdybym się nie stresował, to uważałby, że jestem psychopatą. No dobra, to a jakie inne kompetencje miękkie mógłbyś wyliczyć jako takie najważniejsze? No tu jest całkiem sporo te rzeczy tak naprawdę, czyli tak, mamy myślenie. Myślenie analityczne, myślenie kreatywne, być może nawet abstrakcyjne, to jest raz. Czyli umiejętność myślenia jak koder, ale umiejętność też myślenia jako człowiek wizualny, jak user, to jest kilka rzeczy. Później zdolność komunikacji.
Jak rozmawiamy z koderem, to jest zupełnie inna rozmowa z programistą, aniżeli rozmowa na przykład z menedżerką, albo z klientem, albo z użytkownikiem, albo z designerem. To są zupełnie inni ludzie, myślą zupełnie inaczej, są wykształceni inaczej, przygotowani inaczej, gadają innym językiem. I umiejętność tłumaczenia tych rzeczy i wyjaśniania jest naprawdę, naprawdę dobra. Jeszcze lepiej rozumienie tego samemu, nie? Bo to pozwala mu zrozumieć cały proces jak gdyby twórczy. To jest raz, czy dwa. Co mamy dalej? Takie rzeczy jak empatia, zdolność pracy z innymi ludźmi, zdolność pracy samemu, umiejętność szukania informacji, czyli Google, DuckDuckGo czy cokolwiek innego, czy książki, jeżeli ktoś takie rzeczy też preferuje, umiejętność zadawania pytań i wiedza o tym, kiedy zadawać pytania, jaki jest jakby czas na to, żeby samemu coś rozwiązać, a kiedy już jest czas na zadawanie pytań innych, gnębienie innych, czyli przerwanie ich pracy tak de facto. Tego typu rzeczy. Zrozumienie biznesu. Na przykład ja nie rozumiałem, póki nie wyjaśnił mi tego człowiek, który 24 lata pracował w tym biznesie, czy naprawdę długo, bo sieć nie istnieje aż tak długo i miał pod sobą 22 lata firmę chyba tak naprawdę, którą właśnie sprzedał, że jego myślenie jest takie, że jak zatrudnia programistę i daje mu, to akurat w Wielkiej Brytanii, daje mu powiedzmy 25 tysięcy funtów rocznie, czy tam 50 tysięcy funtów rocznie, cokolwiek, to on uważa, że ten człowiek musi przede wszystkim zarobić te pieniądze swoją pracą. Tak, to nie jest taki styl myślenia, który my wynosimy w życiu, że okej, dostaję pracę, muszę wyrobić teraz te pieniądze, to najlepiej wyrobić dużo więcej, no bo wypadało, że firma miała więcej pieniędzy niż mówię, minimalna pensja, wtedy na światło na przykład będzie, nie? W pomieszczeniu, w którym pracuję, czy coś w tym stylu. To jest jak gdyby inny styl myślenia. Kiedy zaczynamy myśleć też z tej perspektywy, no to zaczynamy rozumieć realia biznesowe, a te są bardzo istotne. To w takim razie pytanie, jak wybrać język programowania? Mikołaj, ty masz doświadczenie z osobami, które są początkujące, które podejmują takie decyzje. Wiem, że w przypadku naszych mentorów często decyduje przypadek, ponieważ oni na przykład kończą studia i zaczynają pracę w jakimś konkretnym języku, bo tam się dostali. Jak ty z perspektywy mentora byś podpowiadał, jaki język wybrać na początek? To znaczy mam własne preferencje i jakby własne intuicje i pomysły. Dla mnie niszowe języki zawsze były lepsze, bo wydawało mi się, że są lepiej skonstruowane i jak gdyby ktoś doszedł do różnych rozwiązań i pomysłów, które częściowo zostały przejęte przez mainstream, ale nie w pełni. Więc ja bym polecał takie języki jak Elm czy Haskell na przykład, ale to są mało znane języki, w których jest mało pracy. Co też znaczy, że tam mniej programistów do pracy, notabene, więc to nie znaczy, że trudniej jest dostać tę pracę. Mi się udało już kilka lat temu. Ale tak naprawdę to nie ma większego znaczenia, gdzie zaczynacie. To może być Python, to może być JavaScript, to może być Java, to może być cokolwiek innego. Jeżeli chodzi o uniwersytety natomiast, to jest tak, że są dwie korporacje, znowu są korporacje, to jest Oracle, który lansuje swoją Javę i Microsoft, który lansuje swoje C#. I to są najbardziej popularne języki, w nich jest najwięcej pracy. No właśnie dlatego, że korporacje dają pieniądze uniwersytetom, uniwersytety z radością je biorą i w ten sposób uczą właśnie tych języków, a nie czegoś innego. Python to jest takie wydarzenie akademickie tak naprawdę, że on się przyjął, bo to był maleńki język w 1995 roku. Dużo ważniejsze jest tak naprawdę, żebyście zrozumieli podstawy programowania, bo one istnieją jak gdyby na równi w każdym języku. Języki są trochę inne, ale podstawy zostają te same. Więc tak naprawdę nie ma znaczenia, co zaczynać. Ja zawsze polecam osobom, które się zastanawiają, czy w ogóle programowanie jest dla nich, właśnie rozpoczęcie od kursu frontendowego, ponieważ zaczynamy od HTML, CSS, które wydają się być dość proste i ten próg wejścia jest dość niski, więc a dodatkowo frontend daje nam takie właśnie podstawy, o których opowiadasz. Więc jeśli zastanawiacie się, czy frontend jest dla Was, zachęcam, zobaczcie sobie na przykład lekcję próbną, którą znajdziecie na naszej stronie i ona może podpowie, czy to jest właśnie coś dla Was. Mam pytanie, czy studia programistyczne są konieczne przy znalezieniu pracy, czy da radę znaleźć bez nich? I tutaj chciałabym przeczytać najpierw odpowiedź Jakuba, naszego absolwenta, żeby nam zostało to na nagraniu. Kuba pisze tak, totalnie nie. W niektórych ogłoszeniach piszą, że studia potrzebne czy coś, ale ja jestem żywym przykładem na to, że nie. Mam jeszcze 19 lat, ukończyłem bootcamp of Future Colors, zrobiłem kilka swoich projektów, zacząłem rozsyłać CV i znalazłem pracę. Jakub dokonuje dobrej samopromocji. Jakub, jakbyś jeszcze rzucił link do swojego GitHuba albo jakiś portfolio czy coś w tym stylu, to... No więc tak, ja w ogóle odradzam ludziom uniwersytety.
Wszelkie. Koledżu, uniwersytety, cokolwiek państwowego, cokolwiek, co dostaje pieniądze od podatników, coś w tym stylu. Bardzo kiepski pomysł. Future Colors to jest bardzo fajny, żywy przykład i naturalnie to nie są jedyne kursy. Polska to nie jest jedyny kraj, który ma tego typu kursy, tych kursów jest już całkiem sporo. To jest taki dobry, żywy przykład na to, że jak firma istnieje prywatnie i musi się jakoś utrzymać na rynku, to dba o jakość. I dba o to, żeby zrobić coś, co po pierwsze przyciągnie ludzi, a po drugie zatrzyma ludzi, a po trzecie jeszcze sprawić, że będą mieli dobrą opinię na temat tych kursów. A uniwersytet nie musi tego robić w ogóle. Tak długo, jak spełnia jakieś tam wymagania, które zazwyczaj są totalnie wymyślone i są chore, w stylu trzymanie na przykład 70% studentów przez pierwsze 3 miesiące kursu. Pracowałem kiedyś na uniwersytecie, naprawdę tak to wygląda. Horror. A później po prostu wyrzucenie ich, tak z dnia na dzień. Pum. Straszliwe. Traktowanie ludzi w ogóle w podły sposób. To jest bardzo kiepski pomysł. Co daje uniwersytet? No daje papierek, który w tym przemyśle nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Jeżeli macie tę samą wiedzę, a możecie mieć bez problemu, co ludzie po uniwersytecie, albo macie ekwiwalent tak zwany, to się pojawia w ogłoszeniach, to prawda jest taka, że nawet jeżeli nie potraficie rozumieć kodu binarnego, który rozumie się po uniwersytecie, a bardzo rzadko bez niego i wielu innych śmiesznych rzeczy, to jeżeli macie pasję, zainteresowanie i chcecie kodować, dobrze kodujecie w ogóle i tak dalej, to tego można was nauczyć albo oczekiwanie jest takie, że się tego spokojnie nauczycie w najbliższych miesiącach i latach pracy w tej firmie. To nie jest problem, tego można nauczyć, więc to nie jest wiedza, której nie wiem, jest magiczna, nie da się jej nadrobić teraz, a dwa, sporo z tej wiedzy nie jest aż tak przydatne. Więc odradzam. Dodatkowo 4 lata czy 5 lat straconego życia, a tutaj robicie 4 miesiące, prawda Paulina? To już pamiętam tak, kurs. Dokładnie. No, różnica jest ogromna. Tak więc biorąc pod uwagę, że ja oczekuję, że po kursie w ciągu 6 miesięcy dostajecie pracę, to jest moje oczekiwanie, powiedziałbym 3 do 6 dla większości ludzi, w czasie, którym też pracujecie nad rozwinięciem projektów, które zaczęliście na kursie, albo nowymi projektami, albo cokolwiek w tym stylu, to nie będzie, że to jest rok. No, rok w porównaniu do 5 lat i już dostając pracę, jest ogromna różnica. Jakub nie jest do końca typowym naszym przykładem. Jakub był dobry już, kiedy przyszedł i już miał wiedzę programistyczną, kiedy przyszedł, ale też zyskał ją sam, z tego co wiem. Więc jak gdyby można. Im więcej się przyniesie ze sobą, naturalnie tym jest łatwiej. I jeszcze jedna ważna rzecz, tak, zacząć od frontendu jest też łatwiejsze z tego względu, że na początku jest HTML i CSS, ale warto dodać, że te dwa języki to nie są języki programowania. To są języki, jeden jest do wyglądu strony CSS, a drugi jest do kontentu strony, do treści. To jest HTML, czyli zasadniczo taki Word document z grafikami i kolorkami i tak dalej. To tak mniej więcej to wygląda. Czy książka, magazyn, czy cokolwiek w tym stylu. To ja chciałam jeszcze do tego dodać dwie rzeczy. Jedna jest taka, że w pewnym wieku już nie możemy po prostu pójść na studia, bo mamy rodzinę, pracę, a taki bootcamp, na który się zapisujecie, który trwa tak jak ten 16 tygodni, możecie realizować w godzinach popołudniowo-wieczornych, w weekendy. My tak organizujemy naukę na naszych bootcampach, że 2 razy w tygodniu spotykacie się na przykład o godzinie 18 na lekcje na żywo, które trwają po 1,5 godziny. Później w godzinach popołudniowo-wieczornych możecie też umawiać się na konsultacje. Jeśli ktoś bardzo będzie chciał, może te konsultacje robić też rano, umawiając się z mentorem, oczywiście indywidualnie, i też uczycie się w momencie, kiedy możecie, kiedy wracacie z pracy, siadacie na kanapie, otwieracie kompa i wtedy rozpoczyna się ten czas nauki. A dodatkowo chciałam powiedzieć to, Mikołaj powiedział, że musimy dbać o ten content, który mamy, o ten nasz kurs, ponieważ konkurencja by nas zjadła, a ciekawostką jest to, że Kuba, który dzisiaj przyszedł na webinar, nasz absolwent, nie został specjalnie zaproszony i tym bardziej nam jest miło, bo jest naszą taką żywą reklamą. Jakub, ja się do ciebie odezwę po webinarze i zaproszę cię na kolejne spotkanie, bo myślę, że fajnie byłoby, gdybyś był naszym gościem na wizji, z głosem i wtedy opowiedziałbyś swoją historię, także w ogóle aż mi wstyd, że nie pomyślałam o tym, żeby cię zaprosić wcześniej. No a wracając na pytanie, do pytania z czatu, czy wiek ma znaczenie przy wejściu do IT? Już powiem, tylko Jakubie, chłopie, ten portfolio na następne spotkanie, tak, żebyś mógł się dobrze promować, to jest bardzo ważne. Proszę nie denerwować, tak jest. Jakub był osobą, która mamy konsultację na kursie. To jest bardzo ważna część każdego kursu, ale skorzystanie z mentora tak naprawdę, używanie go tak bardzo jak się da. Jakub to była osoba, która była chyba na każdej konsultacji, jak i to jeszcze narzekała, że nie mam je dokładnie w tej minucie, w której powinien być i tak dalej, albo 5 minut wcześniej najpierw. I Jakub bardzo dużo zyskał dzięki temu, tak? Będzie Mikołaj, będę ja. Widzisz, Paulina, to jest package deal tak naprawdę. Super, bardzo.
Czyli tak, czy wiek nie ma znaczenia? Absolutnie nie. Zero. Twoje zainteresowanie, twoja pasja, chęć prawdziwa to jest jedna rzecz, która ma znaczenie. I odpowiadając na inne pytanie, które mnie zaciekawiło, Tomasz, 3 godziny nauki dziennie, 7 dni w tygodniu, czyli 21 godzin, ile trzeba czasu, żeby zostać juniorem? Przepraszam, to jest jedno z tych pytań, do którego potrzebowałbym zadać wiele innych pytań pod tytułem, na przykład jak szybko potrafisz pisać na klawiaturze? Nie ma czegoś takiego, Tomaszu. Nie jesteśmy tacy sami. Ludzie są różni. Twoje doświadczenie, naprawdę jest cała masa rzeczy. Nie mogę ci odpowiedzieć szczerze na to, ile. Skończysz kurs, jeżeli naprawdę dużo z niego wyciągniesz, Jakub jest dobrym przykładem, nie wiem, jak dostaniesz linka, to możesz się później spiknąć z nim. Można dużo wyciągnąć jeszcze w trakcie kursu, ale nie wszystkim się to udaje, nie wszyscy zaczynają konsultacje odpowiednio szybko. Niektórzy są nieśmiali, niektórzy cokolwiek, nie mają czasu, jest praca, życie, coś. I niektórzy potrzebują w ogóle więcej czasu. Jest różnie. I co jeszcze studia informatyczne, to prawda, że jest 300 godzin i tak dalej. No to też jest takie pytanie na zasadzie, który kierunek, gdzie i w jakim kraju w ogóle. Może tak być, może być, że nie. Jak gdyby dla mnie najważniejsze jest to, że uniwersytet istnieje jako państwo w państwie, istnieje sam dla siebie. Nie dla ciebie, nie dla kogokolwiek innego i to nie ma sensu. Ten kurs istnieje dla ciebie. Ja tutaj jestem też dla ciebie, nie ty dla mnie. No właśnie, a jeśli się okaże, że masz pytanie spoza zakresu naszego kursu, to Mikołaj też ci o tym powie na tyle, ile wie i na tyle, na ile może polecić. No to jest ta właśnie elastyczność i dopasowywanie szkolenia do was. To, co jest ważne na naszym bootcampie, to są zadania i projekty. Mikołaj, jakbyś mógł powiedzieć trochę więcej o tym, jak one przygotowują do prawdziwej pracy. I jeszcze raz poproszę pytanie, przepraszam. Mówię o zadaniach i projektach, które są bardzo ważne u nas na kursie. Jak one przygotowują do pracy? To są projekty, które mają designy, bo jako frontendowcy pracujecie w bardzo specyficzny sposób. Nie robicie sami designów, wy je tylko przerabiacie na kod. Wobec czego Future Colors zgaduje, że to, co zostało stworzone jeszcze zanim ja dołączyłem do tej firmy, czy zanim zacząłem finansować dla nich, tak żeby być dokładnym, zatrudnili designerów, czyli designera, który stworzył designy wedle pewnych wzorców dzisiejszych, bardzo takich typowych, nazwijmy to, pozytywnie typowych. Wobec czego projekty, które będziecie robić, one wyglądają i spełniają funkcje, które da się bardzo łatwo przenieść na wiele innych projektów. Czyli nauczycie się naprawdę, jak to działa. Z tego budujecie sobie tak naprawdę portfolio. Portfolio, które naturalnie jest podobne do wszystkich innych na tym kursie, ale nikt wam nie, w trakcie kursu jakby projekty się coraz bardziej rozbudowują, aż w końcu dostajecie projekt, który możecie zasadniczo zrobić, co chcecie. Tak więc możliwość później jeszcze rozbudowania tego po kursie, to jest też bardzo fajnie, no i wtrenienie tego w własne portfolio, GitHub, jeżeli jeszcze nie znacie stron, to github.com, możecie sobie zobaczyć, to jest miejsce, gdzie de facto mamy nasze profile jako programiści, kod, który jest otwarty, to jest nasze portfolio tak naprawdę. I jest też, przepraszam, pytanie Piotra, znam, jak czego się uczyć dalej, to pytanie, co jeszcze znasz i jaką pracę chcesz dostać? Tego nie wiem. To jeszcze jest pytanie, jak dokładniej wyglądają zajęcia online z mentorem? Mniej więcej tak jak ten webinar, szczerze mówiąc. Z tym jednym wyjątkiem, że będziesz widział, jak koduję. Mhm. Będziesz miał głos i będziesz mógł zapytać bezpośrednio, w każdym momencie właściwie, prawda? Zgadza się. Mhm. Dobra, polecamy też konsultacje przy winie, wiadomo. To wiecie co, w takim razie... udostępnię też taką planszę z prezentacji, gdzie mamy opisane wszystko, co jest najważniejsze w naszym kursie. I na przykład nie wspomnieliśmy o tym, że mamy code review. Dlaczego code review jest ważne podczas nauki? No to jest tak naprawdę dość duża podstawa. My robimy code review tak na zasadzie, zazwyczaj jeden mentor to robi, aczkolwiek jako, że pracujemy w różnych godzinach, to nierzadko bywa tak, że ktoś zrobi na początku code review, później jest poprawka, później inny mentor to zrobi. Ale nigdy nie jest tak, że dwójka mentorów nagle patrzy na kod. To jest dość dużą normą w firmach, ale powiedzmy sobie szczerze, my nie mamy takich biznesowych wymagań, jakim będziecie mieli pracując naprawdę. Tak? Dwie osoby patrzą na kod w firmie, dlatego że on musi działać. Wasz kod na tym etapie będzie świetnie, jak będzie działał. Więc jakby oddajecie zadania, my sprawdzamy kod i dodatkowo do tego, że on musi działać i być poprawny w tym sensie, dodajemy jeszcze wskazówki na to, jak napisać go lepiej zasadniczo. To ma duże, duże plusy. Czyli jest ktoś, kto cały czas ściąga was z tej, wschodzicie z drogi, którą my świetnie widzimy, bo już ją znamy i ściągamy was z powrotem na środek.
Więc wspomnieliśmy o HTML, CSS, o JavaScriptie, React, zadania były, projekty były, konsultacje jeden na jeden. No a właśnie, czym różnią się lekcje na żywo od konsultacji jeden na jeden? No, lekcja na żywo to jest zasadniczo mentor, który prowadzi zajęcia, koduje to, co jest do zrobienia, opisuje, jak zrobić zadania, które będziecie mieli akurat między jedną lekcją a drugą, czy między jedną sesją a drugą. Natomiast konsultacje jeden do jeden, no, zazwyczaj pomagają rozwiązać właśnie konkretne zadania. Natomiast czasami padają też różne pytania, pomysły i tak dalej. Aczkolwiek pytania padają też na lekcjach, zwłaszcza jak zostaje tyle czasu. One są 1,5 godzinne, czasami materiału jest idealnie, czasami jest trochę za mało, żeby wypełnić ten czas, więc wtedy spędzamy sobie dodatkowo czas na dodatkowych pytaniach i tutaj wychodzą różne rzeczy od ludzi. Innymi słowy, kurs w odróżnieniu od tego, co znam ze szkoły czy uniwersytetu, tam kurs jest taką statyczną rzeczą. Natomiast kurs z mentorem, a nie z nauczycielem, bo ja nie uważam, że jestem nauczycielem, to jest spotkanie ludzi. Na tej zasadzie, że te pytania, które na przykład wychodzą od ludzi, wychodzą dlatego, że ci ludzie mają też jakieś doświadczenia życiowe. Czasami pracują jako fotograf na przykład. Mam teraz jednego człowieka na kursie mamy, który jest fotografem i chyba chce mieć dodatkową wiedzę tak naprawdę, nie że przebranżowić, więc też są różne historie. No i on zadaje dużo już bardziej wnikliwych pytań, bo ma trochę więcej wiedzy, jeśli chodzi o HTML i CSS i nagle inni też na tym zyskują. Czy zrozumieją naprawdę, o czym mówi, czy nie, to jest inna sprawa w szczegółach, ale fakt, że padają słowa, żargon, jak gdyby zaczynamy się obracać w tym świecie, daje lepsze rezultaty, aniżeli nie bycie w takim środowisku. O, tak to nazwę. Okej, dzięki. To w takim razie pozwólcie, że jeszcze pokażę Wam, jak wygląda nasza platforma. Jako ciekawostka, bo często osoby zastanawiają się, jak to wygląda, po co w ogóle ta platforma, a to dlatego, że chcemy, żebyście wszystko mieli w jednym miejscu. To znaczy, tutaj na platformie widzicie materiały, które musicie przyswoić, przeczytać sami, możecie sobie zapisywać pytania, na które później odpowie mentor. Ta niebieska część podczas lekcji na żywo właśnie zamieni się w okno lekcji na żywo i tam pojawi się Wasz mentor. Po lewej stronie macie cały harmonogram spotkań, wiecie co Was czeka, co już było. W tej głównej części też przeskakując między lekcjami znajdziecie nagrania tych lekcji. Po prawej stronie macie przypominajkę o lekcji na żywo albo o umówionych konsultacjach i na dole macie czat z mentorem i z grupą. To co jest ważne, możecie się kontaktować nie tylko jeden na jeden z mentorem, ale też z całą grupą na czacie. Bywają takie edycje, które są bardzo rozgadane i jest taki na przykład jeden rozkręcacz imprezy, który zawsze wrzuci jakąś ciekawostkę, podzieli się swoim problemem albo rozwiązaniem. No a z mentorem oczywiście rozwiązujecie zazwyczaj te swoje własne problemy, pytania do zadań. Ale jeszcze też wspominaliśmy o tym fotografie, a Julia pyta, czy warto uczyć się frontendu, jeśli chce się pracować jako UI designer? Nawet bardzo. UI designer to jest takie nowe coś zasadniczo. Bardzo często już teraz pojawia się UX / UI designer. Tak, dlatego że moment, w którym wchodzisz na rozmowę albo w ogóle składasz CV, albo rekruter znajduje twoje CV i tam jest napisane umiem kodować w tych trzech podstawowych językach, tak? Znaczy HTML, CSS jest dość łatwe, ale w JavaScriptie, to dostajesz na wejściu bonusowe punkty. Jeżeli potrafisz udowodnić, że naprawdę tak jest, że potrafisz kodować i pokażesz, ile potrafisz, to nie musi być dużo. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby było wiadomo, ile. To jest dużo lepiej, aniżeli jeżeli tego nie masz. Dlatego, że twój kontakt z programistami, twoja zdolność rozumienia, co będzie łatwe, co będzie trudne do zrobienia, jest dużo lepsza. Jeżeli potrafisz zaprojektować coś tak, że programiście zajmie to 2 godziny, w odróżnieniu od innego designera, który nie ma żadnego pojęcia, jak to będzie kodowane, więc zrobi coś, co będzie trwać 8 godzin, a efekt będzie zasadniczo dość podobny, tylko dlatego, że będzie coś tam fajniejsze w designie, to zazwyczaj nic nie zmienia, albo zmienia naprawdę marginalnie, no to jesteś tak naprawdę bardziej wartościowym pracownikiem dla firmy, powiedzmy sobie szczerze, nie? Także warto, jak najbardziej warto. A potem zdecydujesz też, jakby czy się podoba, czy się nie podoba, zrozumiesz, czy to jest trudne, czy jest nietrudne. Doceniasz też tą rzecz z drugiej strony, jak gdyby.
Pytanie, czy są nagrywane, przepraszam, czy są nagrywane spotkania i udostępniane uczestnikom? Jak najbardziej są i to z tego, co pamiętam, jeszcze po kursie, prawda, Paulina? Tak, tak. Przez rok od zakończenia kursu macie dostęp do wszystkich materiałów. Oczywiście wyłączamy Wam czat, ale macie i nagrania, i materiały, więc możecie do tego wracać. Ważne, żebyście też oczywiście stworzyli swoje repozytorium na GitHubie i żebyście tam trzymali swoje projekty. Mamy tutaj taką opinię Łukasza, który pisze, że warto zwrócić uwagę, że osoba, która chce zmienić branżę lub poszerzyć swoje portfolio i pracuje średnio 8 godzin, do tego dochodzi sen, rodzina, logistyka. Ze swojego doświadczenia wiem, że nie jest to proste i po kilku tygodniach czujesz się jak po COVID-zie, więc należy bardzo mocno to przemyśleć, a nie łapać się chwili spontana, ponieważ z upływem czasu narasta frustracja. Bootcampy są dobre dla osób młodych, moim zdaniem nie tylko, nie dla tych siedzących w branży. Mamy dowody na to, że nie tylko dla osób młodych, dużo naszych kursantów to są osoby, które właśnie żyją tak jak ty piszesz, Łukasz. Ważne jest to, żeby mieć tą motywację, żeby ta motywacja była cały czas podkręcana i mamy tutaj w naszym zespole AD, która będzie się interesować tym, jak wy się uczycie, jak wy się rozwijacie, czy robicie zadania, będzie was motywować. No a przede wszystkim nasi mentorzy, których jednym z głównych zadań jest to, żeby was nauczyć, więc jeśli się nie pojawiacie na lekcjach albo nie robicie zadań, no to oni też reagują. Mikołaj, jakie jest twoje spojrzenie na kwestię właśnie praca i połączenie tego z nauką? Ja myślę, że bez problemu można to zrobić, tylko to na pewno jest kwestia, znaczy przede wszystkim pytanie, jakie są akurat wasze okoliczności, tak? Jaką macie pracę, czy podróżujecie, czy pracujecie zdalnie, czy zaaranżujecie sobie pracę inaczej, może weźmiecie pół dnia wolnego na czas zrobienia kursu, jest masa różnych możliwości. Wiek, mi się wydaje, nie ma koniecznie takiego znaczenia, to znaczy pytanie, co zyskaliście z wiekiem w swoim życiu? To jest dla mnie podstawowe pytanie. Teoretycznie mieliście więcej czasu niż ci młodsi ludzie, ale tylko teoretycznie, na to, żeby rozwinąć siebie. Ale nie zawsze to się udaje, nie zawsze to robimy, nie zawsze są sprzyjające warunki, nie zawsze jesteśmy w ogóle w świecie, w którym rozwijanie się jest dobrze widziane. Tak? To jest jeden z większych problemów. No ale widziałem już wielu wiekowo bardziej zaawansowanych ludzi, którzy po prostu wiedzieli lepiej, jak się uczyć. Robili to szybciej, robili to sprawniej, bo mieli więcej doświadczenia życiowego, w dodatku cenili sobie bardziej swój czas. Dlaczego chcieli go dobrze wykorzystywać. To nie musi tak być. Mi się wydaje, że są plusy i minusy. Jasne, jest praca i tak dalej. Ale ja na przykład mam swoje kontrakty, mam swoją pracę, a na boku robię produkcję i kompozycję muzyczną, ucząc się teorii muzyki i wielu innych rzeczy. I mogę. Jestem czasami niewyspany, czy widać, że jestem niewyspany, ale to jest mój pomysł na życie. Mam prawie 40 lat już. A ja słyszałam, Mikołaj, twoje kompozycje, bo dostałam informację od Heli, naszej współpracowniczki. No i brawo, bardzo, bardzo wow, naprawdę, fajnie. Ale to jest to właśnie, jak mamy pasję i chcemy ją kontynuować, no to wtedy znajdujemy czas i przestrzeń na to, żeby to robić. Pytanie od Tomka. Kończymy super kurs Future Colors, bardzo dobry start. Jak najlepiej szukać pracy? Odpowiadać na ogłoszenia, pisać bezpośrednio do firm, inne metody? Znaczy przede wszystkim tak, na koniec kursu jest sesja, w której ja ją poświęcam, ona jest taka troszeczkę dowolna, ja ją poświęcam na to, żeby nauczyć was, jak szukać pracy i na co zwracać uwagę. Więc przez te półtorej godziny sesji jestem w stanie to zrobić. To nie jest takie trudne tak naprawdę, trzeba po prostu wiedzieć, na co patrzeć. Natomiast tak, tu jest w ogóle kwestia rekruterów. Rekruterzy, nie urażając nikogo, ja bym powiedział, że do 99% są ludzie, którzy w ogóle nie powinni pracować jako rekruterzy. Nie przy IT przynajmniej. Może się świetnie sprawdzają w innych tych, ale specjalizacjach, ale nie w tej. Dlatego, że w większości oni nie mają bladego pojęcia, co się dzieje. Niestety. Wobec czego nie jest rzadkością, że rekruter zobaczy listę waszych rzeczy w CV i uzna, o, fantastycznie, to pasuje do czegoś tam, bo się zgadzają te punkciki. Pali się, że ta firma wymaga kogoś, kto naprawdę ma 2-3 lata doświadczenia już, nie tam rzekomy rok, no i fajnie wepchnąć kogoś tam. No i później idziecie na rozmowę, ja tak miałem. Idziecie na rozmowę i nagle trafiacie na tak głęboką wodę, że zastanawiacie się, czy w ogóle powinniście tam wejść, a już nie tylko się odezwać. Nie ma zupełnie sensu. Natomiast można to obejść, można zrobić to inaczej. Generalnie mówiąc tak, będziesz składać ogłoszenia o pracę. Jeżeli zaadoptujesz moją metodę, to będziesz składać to falami, ja to tak nazywam, czyli będziesz sobie co tydzień na przykład sprawdzać ogłoszenia i teraz składanie na wysyłanie CV jest w tych czasach naprawdę banalnie proste.
mocno, że też jest kwestia jednego guzika, który musisz kliknąć, bo CV już jest zapisane na stronie. Na przykład Jakub nam pomaga i wziął Just Join IT na przykład. To jest naprawdę fajna stronka. Więc kliknięcie kilka razy na kilka ogłoszeń, nawet jeżeli ogłoszenie wam nie w pełni pasuje, ale i tak chcecie spróbować i zobaczyć, co się wydarzy, to jest kwestia godzinki raz na tydzień. I moja technika, którą opanowałem, to jest, Paulina Zakrejuszy, don't give a shit. Tak? Wysyłasz rzeczy i w ogóle zapominasz o tych pracach. Nie oczekujesz, że cokolwiek wróci. Innymi słowy, obniżasz swoje oczekiwania maksymalnie i jeżeli cokolwiek wraca, to się cieszysz. Jak nie, to powtarzasz ten proces sobie co tydzień, czy to ileś tam dni. I prędzej czy później coś wróci. To może być po tygodniu, to może być po dwóch miesiącach. Ja przeszedłem przez ten proces. To nie jest takie trudne. Po prostu trzeba mieć metodę. Mm-hmm. To zdradzę wam też metodę naszego mentora, chyba od Pythona. On polecał najpierw aplikować w miejsca, w których nie chcemy pracować. Po to, żeby przejść rozmowę kwalifikacyjną i przetestować samego siebie, wyciągnąć wnioski. A dopiero później składać na te stanowiska, które nam się podobają i wtedy z tym doświadczeniem w rozmowie rekrutacyjnej będziemy się czuć pewniej i lepiej wypadniemy. Ale to, jak przygotować się też do rekrutacji, to o tym wam opowie nasza rekruterka Klaudia, Ola, które pomogą wam stworzyć CV, podpowiedzą i dopilnują tego, żeby się znalazł w nim link do GitHuba, ale też podpowiedzą, jak szukać pracy na LinkedInie, bo to też jest miejsce, w którym tą pracę można znaleźć. No dobra, wracamy do naszych pytań z czatu. Ach, było pytanie o koszty kursu, więc wy drodzy piszcie tutaj, ja przerzucę się na moją prezentację, a wy piszcie pytania, bo zostało nam jeszcze 15 minut spotkania. Jeśli chodzi o nasz kurs Frontend Developer, na który serdecznie was zapraszam, oczywiście więcej informacji znajdziecie na www.futurecolors.com i tam nie tylko znajdziecie informacje, ile trwa kurs i jaka jest jego cena, ale też możecie sobie ściągnąć zakres szkolenia, możecie pobrać darmową lekcję, możecie zrobić test kompetencji, no i przede wszystkim możecie zapisać się na to szkolenie, więc zachęcam. Najbliższe edycje to jest 13 września, później jest 18 października i później startujemy oczywiście co miesiąc. Także zachęcam was do tego, żeby zajrzeć tutaj i poczytać jeszcze więcej na temat frontendu. A jeśli chodzi o sposoby finansowania, bo nie zawsze musimy płacić z własnej kieszeni albo na przykład nie musimy płacić całości z własnej kieszeni. I to jest taka nasza misja, żeby trochę uświadamiać ludzi na temat możliwości, jakie mają. Czyli tak, jeśli jesteście osobą na przykład zarejestrowaną jako bezrobotna, możecie skorzystać z dofinansowania z Urzędu Pracy do 100% finansowania, więc pójdziecie na kurs za darmo. Jest też KFS i PARP, czyli miejsca, które finansują szkolenia pracownikom lub pracodawcom. Tutaj musicie już porozmawiać ze swoim pracodawcą, czy zechce was wysłać na takie szkolenie. Są też pożyczki nieoprocentowane, takie jak Open czy Inwestuj w Rozwój, które pozwalają na rozłożenie ceny szkolenia na do 36 rat. Jeszcze raz podkreślę, nieoprocentowanych. Są to fundusze Ministerstwa Rozwoju, a także fundusze europejskie, które jeszcze dodatkowo po zakończeniu szkolenia i znalezieniu pracy anulują wam 20% ceny kursu jako spłaty. No i są też bankowe pożyczki nieoprocentowane, na przykład na naszej stronie można wziąć do 10 rat 0%, więc zachęcam was do tego, żebyście się zastanowili, czy nie ma jakiejś opcji, żeby to szkolenie sobie sfinansować albo dofinansować i o tym też możecie porozmawiać z naszym doradcą kariery, który to podpowie wam, jak to zrobić i która opcja będzie dla was najlepsza. No dobrze, jeśli chodzi o moją prezentację, to tak pokrótce powiedziałam, ale dopytajcie naszego doradcę kariery, z którym się skontaktujecie też przez naszą stronę. Właśnie zapytajcie też o dofinansowania. Kiedy warto zacząć wysyłać CV? Już przed końcem kursu, po to, żebyś na przykład poprzerabiać zadania rekrutacyjne, zdobyć trochę pewności siebie, zapoznać się z procesem rekrutacyjnym? Tak, to jest dobre pytanie. Zasadniczo wtedy, kiedy zaczynasz czuć, że to już jest ten czas. Jeżeli jeszcze nie czujesz, że jest za późno, że tak się wyrażę, znaczy jeżeli po kursie jeszcze nie czujesz, że ten czas, no to pytanie też, czy masz już skończone projekty, czy wszystko jest pod tym względem ok? Powiedziałbym, że wtedy, kiedy ostatni projekt jest skończony, wtedy to jest ten dobry moment, bo masz wtedy jakieś portfolio, możesz zacząć składać spokojnie w swoim wolnym czasie, który nagle ci uwalnia po kursie,
a już jesteś de facto przyzwyczajoną osobą do tego, że jednak coś robisz, kontynuować robienie tego czegoś, albo zacząć nowy projekt, albo wziąć ten starszy projekt i rozwijać go. I na GitHubie, tam gdzie jest README, czyli dokumencie, który pozwala wyświetlać informację taką frontową, nazwijmy to, napisać w punktach, w sensie bullet points, co zrobiłeś na kursie, a co teraz robisz i jak gdyby rozbić to ładnie na kawałki. Wtedy ktoś, kto to zobaczy, będzie mógł bardzo łatwo skapować proces, który jakby miał miejsce. Nie? Jest jeszcze jedno pytanie, którego Paulina pewnie nie wspomni, a mnie fascynuje. Jakie skale i metrum lubisz? Bo Mateusz też komponuje muzykę, więc może dołączy do kursu, będzie komponował też muzykę dla wszystkich. Oczywiście, że nie będzie. No więc tak, ja zasadniczo jestem bardzo nie snobistyczny pod tymi względami. GarageBand 4.4 albo 5.4. Mi najbardziej pasuje 5.4, także jest naprawdę dziwne 4.4, bo brzmi ładnie. Natomiast jeśli chodzi o skalę, nie zrobiłem jeszcze ładniejszej muzyki aniżeli na samych białych klawiszach. Natomiast GarageBand wybiera jakąkolwiek skalę, która akurat mnie ciekawi, wiesz, mi się podoba. Albo później ją wykręcam w jakiś sposób i cokolwiek mi z tego wyjdzie, będzie ciekawa. Jestem dość intuicyjny, więc jakby używam teorii muzyki do podparcia się i do pomysłów, aniżeli w drugą stronę. Co mam jeszcze tutaj, przepraszam, Paulina? Ja jeszcze powiem tak, mamy takiego Roberta, który jest fanem Caps Locka i Robercie, specjalnie dla Ciebie wyświetlam te plansze, żebyś sobie zobaczył, jakie są najważniejsze tematy kursu. O tym rozmawialiśmy podczas spotkania dzisiejszego, ale tutaj jeszcze, żeby odświeżyć, to są najważniejsze tematy przerabiane na naszym spotkaniu. Fajne pytanie od Tomka, skąd brać pomysły na projekty, żeby się wyróżnić? Jakieś anglojęzyczne kanały na YouTube, na Stack Overflow? Dobra, to teraz na to spojrzę, bo jest jeszcze coś, co chciałem zrobić. W korpo jako junior nauczysz się najwięcej, mówi Jakub. Dobra, to jest bardzo ciekawa kwestia. Mam jeszcze trochę czasu, więc mogę to rozwinąć. Jakub skończył kurs kilka miesięcy temu, wobec czego maksymalnie musimy założyć, że pracuje tylko kilka miesięcy. Kilka miesięcy to nie jest tak wiele. Musimy założyć, że pamiętam, że zmieniał pracę 3 razy. To jest ciekawe, więc powiem 3 miesiące. To jest, nie znam historii, zobaczymy, może nam powie. To cały czas nie jest dość czasu, żeby naprawdę zobaczyć, czym jest firma. Firmę poznajemy tak 3 miesiące do roku, bym powiedział, minimum, nie? Tak naprawdę. Wobec czego nie zaufam Jakubowi na bazie właśnie tego, co rozumiem, kontekstu. I teraz tak, jaka jest moja opinia na ten temat? W różnych firmach nauczysz się dużo i nauczysz się różnych rzeczy. Dlaczego korpo miało być najwięcej, kiedy wiem na przykład, że startup oznacza pracę 6 dni w tygodniu za płacę 5 dni tak naprawdę, realistycznie. Teoretycznie nauczysz się tam więcej, ale może się wykończysz. Może to nie jest dla ciebie. Nie ma takich zasad tak naprawdę. Idźcie tam, gdzie czujecie, że jest dobre miejsce na bazie tego, co wiecie, na bazie waszej intuicji, bo tego nic wam nie zastąpi, i na bazie tego, czego się dowiecie od ludzi, którzy mają doświadczenie. Czy to będziemy my jako mentorzy, czy to będą jacyś goście na YouTube, czy to będą ludzie, których poznacie na innych webinarach albo na jakichś meetupach, no to będę zachęcam. JavaScriptowe meetupy są w Polsce teraz robione zdalnie, więc są jeszcze łatwiejsze do tego, żeby tam być. Gadajcie do ludzi, zapytajcie ich, śmiało, nieśmiało, nie ma znaczenia. Zrobicie sobie przez przypadek też kontakty w ten sposób. Ma to swoje duże, duże plusy. Czyli tak, przepraszam, wracając do pytania, kiedy warto, mamy te. Brać pomysły. Skąd brać pomysły? Przede wszystkim, jeżeli chcesz samemu stworzyć jakąś apkę, nawet totalnie, nazwijmy to dla siebie, to znajdź coś, co rozwiązuje problem, który masz. Bo wtedy ludzie działają z najlepszą pasją. A jeżeli chcesz stworzyć prostą grę, która robi coś tam, zrób to. Jeżeli chcesz zrobić apkę, która, nie wiem, zlicza ci ilość jajek, które zjadasz każdego tygodnia, zrób to. Tak? Cokolwiek to ma być. Wtedy będą najlepsze rezultaty, bo praca nad kodem nie jest łatwa i rzeczy się nudzą dość szybko z mojego doświadczenia. Wobec tego musimy jakby trwać przy czymś, co coś nam daje. Praca daje nam pieniądze, utrzymanie i pracę nad jakimś projektem z innymi ludźmi. No, mała szansa, że to odstawimy, nie? Nawet jak nam się znudzi, to no, musimy znaleźć jakiś sposób, żeby jednak tam zostać. Natomiast w przypadku własnego projektu po pracy to ma trochę inny wymiar. Mhm. Najważniejsze tematy kursu są jeszcze. Robert de Capslock pyta jego zakres. Zasadniczo dostajesz taką solidną podstawę, gdzie jak spojrzysz sobie na to, co mówisz na koniec kursu i porównasz to z większością ogłoszeń juniorowych, frontendowych, to zobaczysz, że masz te rzeczy. Czyli to jest, jak mówimy od początku, HTML, CSS. HTML jest dość prosty, w CSS mamy Flexbox głównie, odrobinę Bootstrapu. Bootstrap to jest najbardziej popularna chyba jeszcze CSS-owa framework.
poznasz jedną framework, poznanie kolejnych jest już dużo prostsze i jakby o to chodzi, żebyś ją liznął tylko delikatnie, ale miał świadomość, jak ona sobie w podstawie działa, jak istnieje i jak w ogóle z niej korzystać. Później przechodzimy do JavaScriptu. W JavaScriptie uczy się podstaw, typów danych, pracy z nimi, pisania funkcji i wielu innych rzeczy tego typu. Pracy z DOM, czyli de facto z tym, co jest stroną internetową. DOM jako D-O-M, wielkimi literami. Jak fetchować, w sensie ściągać dane z jakiegoś innego serwera, jak je wysyłać na inny serwer z przeglądarki, to są też takie mega typowe rzeczy. Kilka projektów, gdzie używasz różnych rzeczy, jak zrobić CRUD, C-R-U-D, czyli create, read, update, delete. Są takie podstawowe cztery operacje, które robimy jako deweloperzy, czyli tworzymy, czytamy i wyświetlamy zazwyczaj, update'ujemy, edytujemy i kasujemy. I jeden projekt też z tego uczy i to jest taka dość duża, dobra podstawa. A później przejście na React i potencjalnie te same rzeczy, ale w React, czyli już na innym poziomie, gdzie trzeba wykorzystać całą bibliotekę Reactową napisaną przez kogoś, pójść już wytyczonymi ścieżkami, ale nauczyć się tego i tak dalej. Więc to jest więcej zakres, bym powiedział. No to teraz mamy pytanie od Marka, który bierze nas pod włos. Okej, okay, a jak przekonalibyście nieprzekonanego, dlaczego warto kupić wasz kurs, a nie na przykład filmiki na udemy.com? Dobra. No to ja odpowiem pytaniem na to. Wybacz, ale zapytam wprost, ale mocno. Czy filmiki na Udemy, jak im zadasz pytanie, to ci się odpowiadają? Dokładnie. To jest powód dla robienia kursu w ogóle. W ogóle. Natomiast dlaczego akurat ten? No ten ma doświadczenie dość długo i wiesz, ja tu jestem, to jest ten powód, nie? Dokładnie. Żartuję, tak. Oczywiście, żartuję oczywiście, ale prawda jest taka, że wybierasz kurs, który jakoś tam cię przekonuje. Okidoki. Te webinary, jak widzę z doświadczenia, bo jak gdyby zyskujemy często dość fajne kontakty z kursantami, innymi słowy zdarza się, że sobie idziemy na kawę z kimś tam, się albo sobie gadamy gdzieś tam po zajęciach i tak dalej, to nie jest takie rzadkie. To z tego, co słyszę, jest przynajmniej część ludzi, która wybiera te kursy, dlatego że widzi webinar, widzi mentora, później chce mieć tego mentora, nie wiem, podoba im się tam dykcja, coś tam, ja nie wiem, dlaczego mi się podoba akurat moja dykcja, ale to jest zupełnie inna sprawa. Jak gdyby podejmujesz decyzję na bazie informacji, które masz, nie? Jak gdyby, jeżeli ta osoba ma prowadzić kurs, no to wiesz, to dostajesz. Na przykład uniwersytet dla mnie to była zawsze mega loteria. Próbowałem iluś uniwersytetów w życiu, i w Polsce, i w Szkocji. I to była absolutna loteria i nikt nie chciał mi powiedzieć, co naprawdę będzie na kursie. To jest kolejna tragedia uniwersytetu. Co jeszcze mamy dalej? React, Redux na hookach czy na komponentach? Jedno i drugie. I hooks, i components trzeba znać. React, Redux, Redux nie robimy. Robię do niego mini wprowadzenie. Natomiast Redux to jest jedna z tych potencjalnych rzeczy, które możesz zacząć się uczyć od razu po kursie. Ja zazwyczaj polecam jedną z trzech rzeczy na początku. Zobaczymy, czy Jakub może coś nam powiedzieć, czy coś zrobił z tego. To jest Redux, to są testy jednostkowe, czyli unit tests, albo TypeScript, czyli dialekt JavaScriptu, który stał się popularny i jakby nadbudowuje JavaScript. Nie robimy go w ogóle na kursie, bo to byłoby totalnie za dużo, zwłaszcza dla tych, którzy dopiero zaczęli swoją przygodę z programowaniem. Jeszcze jest jedno pytanie. Dlatego coś w tym jest, że programowanie musi stać się naszym hobby. Dokładnie, to jest bardzo ważne, o czym nie wspomniałeś, Paulino. Kwestia pasji. Ogrom ludzi idzie do tego przemysłu, albo przynajmniej chce, albo próbuje, bo są pieniądze. Tak, są pieniądze. Jest praca zdalna, która to nie zawsze jest, ale taka fajna, bo nie masz wokół siebie ludzi, albo nie masz czegoś spytać niekiedy, chyba pracujesz w biurze coworkingowym czy coś. I jakby to wszystko jest fajne, piękne i tak dalej, ale to jest bardzo specyficzne środowisko. To są bardzo specyficzni ludzie. I jeżeli ty tego nie lubisz, jeżeli się tym nie czujesz dobrze, jeżeli nie chcesz spędzać 8 godzin dziennie przy komputerze, patrząc na linijki kodu i rozwiązując jakieś bugi, no to lepiej się zastanowić, czy nie zrobić czegoś innego. Mikołaj, tym pięknym, wspaniałym zdaniem chciałabym zakończyć i zostawić nas wszystkich z takim właśnie, z taką historią o pasji i o tym, że warto i że dlaczego nie Udemy, tylko właśnie Future Colors. I chciałam też dodać, że pamiętajcie, że my też czuwamy oprócz mentorów nad waszym zadowoleniem, robimy szereg ankiet, czasem dzwonimy, pytamy, jeśli się okaże, że powiecie, no z tym Mikołajem to ja nie mogę się dogadać, nie wiem, co on do mnie mówi, no to my mówimy, no to spróbuj
z innym mentorem, on ci może wytłumaczy w inny sposób. Chociaż nie mamy nigdy zastrzeżeń co do Mikołaja. Ale no, jeszcze mi się nie zdarzyło jakimś cudem, ale tak. No właśnie, ale są osoby, które tutaj czuwają i dbają o to, żebyście do tego końca nie chciałam powiedzieć dociągnęli, tylko żebyście też nie dotrwali, ale żebyście doszli do końca bootcampu, z sukcesem go zakończyli i znaleźli pracę. To jest nasza misja, tak samo jak wasza. Czy Mikołaj prowadzi wszystkie tematy? Jeśli to jest taka edycja, gdzie Mikołaj wszystkie tematy prowadzi, to prowadzi. Generalnie jeden mentor zajmuje się całą edycją, jeżeli chodzi o prowadzenie, natomiast konsultacje robimy wszyscy. Więc dokładnie. Wtedy, kiedy wbierzesz się na konsultację, akurat dostaniesz takiego mentora, mamy grafik naturalnie tygodniowy. Bardzo, bardzo dziękuję, Mikołaj. To było bardzo inspirujące spotkanie, dużo wiedzy, dużo zachęcenia do tego, żeby spróbować swoich sił w programowaniu. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy zadawali świetne pytania. Bardzo się cieszymy zawsze, jesteście taką grupą, nasi uczestnicy frontendowych webinarów, którzy są mega aktywni i mają zawsze w punkt pytania. Dlatego zapraszam was do tego, żebyście pozostałe pytania, które nie zostały zadane, zadali naszym doradcom kariery, którzy podpowiedzą, no i a pytania dotyczące kursu już żebyście zadawali na kursie, na który was zapraszamy. Dzięki Mikołaj i miejmy nadzieję do zobaczenia już wkrótce na bootcampie. Pozdrawiam. Pozdrawiamy wszystkich, do zobaczenia, miłego popołudnia.